Dziś w odcinku niespodziewana wygrana drużyny Meksyku. Japoński duch walki. Słaby początek reprezentacji Polski. Zaczynamy! Zrobili Niemcom Meksyk. Tak śmiało można powiedzieć o niedzielnym spotkaniu między Niemcami a Meksykiem. Obrońcy tytułu zupełnie nie potrafili sobie poradzić z atakami drużyny z Ameryki, pozwalając im już w drugiej minucie spotkania zagrozić bramce Neuera. Z minuty na minutę mecz bardziej się rozkręcał, a ataki zespołu trenera Carlosa Osorio były coraz groźniejsze. Niemcy również nie odstawali w tyle, jednak błędy poszczególnych piłkarzy i zabójcze kontrataki przeciwników sprawiły, że w 35 minucie bramkę dla Meksyku zdobył Irving Lozano. Bramka Chokiego, bo tak nazywają 22-letniego piłkarza koledzy z drużyny, przyczyniła się nawet do trzęsienia ziemi w Meksyku, spowodowanego przez szaleńczą radość kibiców. Szansa na odrobienie strat pojawiła się już 3 minuty później, jednak świetną paradą po strzale Crossa popisał się Guillermo Ochoa. Meksykanie po ostatniej aferze basenowej postarali się, aby kibice szybko o tym zapomnieli, a wygrana z naszymi zachodnimi sąsiadami może wskazywać, że mamy czarnego konia turnieju. Ciekawostką może być fakt, że przegrana pierwszego spotkania na Mistrzostwach Świata ostatnia z Niemcom przydarzyła się w 1982 roku z drużyną Algierii, gdzie mecz zakończył się wynikiem 1-2. Carlos Sanchez, czyli druga najszybsza czerwona kartka w historii Mistrzostw Świata. Kolumbia pełnym składem miała możliwość grać dokładnie przez 2 minuty i 56 sekund. Po tym czasie 32-latek w polu karnym nastawił rękę pod lecącą światło bramki piłkę. Sędzia, nie mając innego wyboru, ukarał zawodnika czerwoną kartką oraz podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Kagawa i pewnym strzałem zagwarantował prowadzenie Japonii. Kolumbijczycy mimo gry w dziesiątkę cały czas dochodzili do szans podbramkowych, a jedna z akcji zakończyła się rzutem wolnym sprzed pola karnego. Do piłki podszedł Juan Quintero i sprytnym strzałem po ziemi oszukał bramkarza Japonii. Drużyna trenera Nishino, jak to samuraje, nigdy nie odpuszczają, więc w 73 minucie Osaka uznał, że wyskoczy najwyżej i zdobędzie bramkę dającą zwycięstwo swojemu zespołowi. Jaki z tego morał? Że jak włączy się Tsubasa, to lepiej trzymać rękę koło pasa. Reprezentacja Polski przygodę z Mundialem rozpoczęła od porażki z Senegalem. W całej kadencji trenera Nawałki był to najsłabszy mecz w wykonaniu Polaków. Mimo początkowej przewagi i kilku szans na zdobycie gola, to nasi przeciwnicy jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Głównym winowajcą bramki niestety był Łukasz Piszczek. Po pierwsze został ograny na skrzydle, przez co spóźnił się z powrotem, a po drugie na jego miejsce musiał cofnąć się Krychowiak, który w tym momencie powinien kryć strzelającego Idrisa Gueye. Jednak większość ekspertów i tak uznała, że wina leży po stronie Thiago Ciąka. W drugiej połowie Lewandowski mógł się popisać po raz kolejny pięknym golem rzutu wolnego, jednak tym razem wyczuł go bramka Senegalu. Druga bramka dla drużyny z Afryki pada po dość kontrowersyjnej sytuacji. Niang był za linią boczną, nagle pojawił się na boisku wyprzedzając odwróconego Bednarka. Wojtek Szczęsny, próbując ratować sytuację, wybiegł z pola karnego, jednak minął się z piłką. Decyzja sędziowska dość niezrozumiała, tak samo jak podanie do tyłu górą. Polacy obudzili się dopiero 20 minut przed końcem spotkania, stwarzając kilka groźnych akcji, która jedna zakończyła się golem z główki Krychowiaka. Senegal wygrał spotkanie 2-1, ale nie dlatego, że był lepszy, ale dlatego, że popełnił mniej błędów.